Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest Cities Skylines. Dzisiejszy materiał znowu nagrywany na żywo, ponieważ postanowiłem po prostu wam tą produkcję pokazać w trakcie rozgrywki i troszeczkę wam ją zrecenzować. Otóż jest to tak zwany City Builder, czyli po prostu budujemy sobie miasto w starym, dobrym stylu starych, dobrych części SimCity. I cóż, muszę wam powiedzieć, że o ile zawiodłem się na poprzednim SimCity, o tyle wygląda na to, że Cities Skylines to jest gra, w której jest to, co być powinno. Aczkolwiek bynajmniej nie jest ona pozbawiona wad. Czekajcie, gra odpauzuje, bo przecież zapauzowałem do budowania. I powiem wam troszeczkę o tych zaletach i wadach. Otóż fani gatunku pewnie kupili nowe SimCity, które nie miało numerka, ale to była już piąta część. Co tam było nie tak? Otóż gra wyglądała pięknie, fajnie się budowało, wszystko było super, tylko największy epic fail wszechczasów, ponieważ to, co najważniejsze jest w City Builderach, czyli możliwość budowania, rozbudowywania wspaniałego wielkiego miasta, no niestety okazało się, że tam są strasznie małe mapki i nie jesteśmy w stanie się zmieścić z sensownym miastem. Gra nam kazała rozrzucać się gdzieś tam po rozstrzelonych regionach i jeszcze zintegrowała to z usługą online, która nie do końca działała. No po prostu ci, którzy grali, z pewnością wiedzą, że to była tragedia niestety, zwłaszcza na początku. No ale później też się w sumie nie zreflektowali twórcy, bo o ile wyłączyli konieczność grania online, to nic nie zrobili z małymi mapami. I cóż nam po budowaniu fajnego miasteczka, kiedy nie jesteśmy w stanie zbudować dużego, fajnego miasta? No a Cities Skylines właśnie tutaj nadrabia, mocno nadrabia, ponieważ mapy są ogromne. To znaczy, troszeczkę przypomina to regiony z nowego SimCity, tutaj jest nasz region. Aczkolwiek my możemy ten region za zdobytą kasę poszerzać. Możemy, no, mapa jest całkiem spora, jak widzicie. O, tutaj mam swoje miasteczko, także bez problemu zbudujemy tutaj mega metropolię, która będzie mega skomplikowana i ciekawa. Także to jest zdecydowanie plusem tej produkcji, no chyba najważniejszym, ponieważ no, chcemy zbudować coś super fajnego, super dużego. Jeśli chodzi o opcje związane z symulacją miasta, ta gra nie ustępuje niczym SimCity. Moim zdaniem niczym nie ustępuje, wręcz miejscami troszeczkę prześciga, ponieważ możemy tutaj nie tylko standardowo jak w SimCity budujemy poprzez wyznaczanie strefy, gdzie ma być danego typu zabudowa. Na przykład tutaj jest zabudowa związana z fabrykami, którą dopiero odpaliłem, ale jeszcze sobie tutaj dołożymy jeden. A tutaj jest. Fajnie to jest zrobione, ponieważ tutaj są opcje typu wypełnienie, typu ręczne zamalowywanie kratek, zaznaczanie, także bardzo to jest fajnie usprawnione. Ale nie tylko właśnie to, bo mieliśmy to przecież w SimCity, tylko możemy sobie tutaj również tworzyć regiony. Widzicie tutaj regiony, poprzez zamalowanie pewnego obszaru. Ja dla testu tutaj zamaluję obszar, na przykład to. Będzie region przemysłowy, my sobie go tutaj wypełnimy. Proszę bardzo. Region automatycznie zostaje nazwany jako pewne takie osiedle, jakaś taka dzielnica. My możemy tą nazwę, nawiasem mówiąc, zmienić, jeżeli mamy ochotę. Podobnie możemy zmienić imię, nazwisko, no, dane każdego mieszkańca, każdej firmy. No, możemy sobie tutaj mega customizować pod siebie różne rzeczy.
Ale te regiony do czegoś służą. Otóż można na przykład, skoro to jest region ogólnoprzemysłowy, możemy dać mu specjalizację przemysłową, znaczy przemysł rolniczy, możemy wydobywczy, jeżeli mamy zasoby i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, możemy każdemu regionowi nadawać określone przepisy, na przykład oszczędzanie energii, nie wiem, recykling, zakaz palenia i tak dalej, przeróżne przepisy tutaj odkrywamy w grze, co daje nam fajne możliwości wpływu na ekonomię, wpływu na to, jak to wszystko działa. Także to jest krok dalej niż nowe SimCity 5. Natomiast muszę przyznać, że gra nie jest taka ładna jak nowe SimCity. To troszeczkę jest minus. Wy na filmiku może tego tak nie widzicie, ponieważ jak patrzymy na małe screeny czy tam małe okienko, to się tak bardzo nie rzuca w oczy, ale gra przede wszystkim ma słabe wygładzanie krawędzi, które to jest coś, na co jestem uczulony. Jak w grach jest słabe wygładzanie krawędzi, to niestety mnie to w oczy kole i bardzo mi to przeszkadza. Próbowałem na karcie wymusić jakoś poprawianie, zastępowanie, nic nie działa lepiej, więc jest takie, jak jest. Wygładzanie krawędzi nie dość, że nie do końca je wygładza, to powoduje taki trochę efekt rozmycia, więc jeżeli my je wyłączymy, to cały obraz jest dużo ostrzejszy, ale z kolei oczywiście masa ząbków jest od razu widoczna, więc strasznie nad tym ubolewam. Mimo wszystko miasta są fajne, zróżnicowane, dość te budynki tak no, fajnie wyglądają. Miejscami powtarzalne, no spójrzcie, tu jest na przykład dzielnica znowu przemysłowa, która jakiś czas sobie funkcjonuje, no część budynków zdecydowanie się powtarza, jakieś tam kontenery tylko w innym układzie, jakieś tam podobne fabryki, ale co jest fajne, już w serii SimCity zawsze mnie to kręciło. Tutaj też jest element tego, że im zamożniejsze dane dzielnice są, im zamożniejsi są mieszkańcy, im bardziej rozkwita przemysł, różne tam czynniki, tym wartość gruntu wzrasta, a wraz z tym ewoluują budynki. Więc im bardziej się będziemy starać optymalizować wszystko, tym większe zyski i tym ciekawsze nowe wyglądy budynku będą się nam pojawiać. Spójrzcie, tutaj mamy na zielono są dzielnice mieszkalne, na niebiesko to są sklepy, różne usługowe rzeczy, na żółto to są elementy fabryk. Ja tutaj, ponieważ tu mi się kończy miejsce na fabryki, a nie chcę za bardzo już w kierunku rzeki się z tym posuwać, ponieważ tu jest ujęcie wody, rzeka płynie w dół, to tutaj spuszczamy ścieki. No i nie chcę tutaj jakoś pchać się z tymi fabrykami już nad samą rzekę, więc teraz tutaj taki region przemysłowy zacząłem tworzyć. Zastanawiam się, czy nie ustawić tutaj jakiejś specjalizacji typu rolnictwo na przykład. Pomyślmy, może to jest dobry pomysł. Tylko że ja tutaj wybudowałem tutaj elektrownię węglową, która będzie zanieczyszczać ten teren. Zanieczyszczenia po usunięciu czegoś, co zanieczyszcza środowisko, powoli, bardzo powoli, ale są w stanie zniknąć, także to jest plus. Są tutaj uwzględnione wszelkiego rodzaju czynniki typu wiatr, który wieje w daną stronę i znosi zanieczyszczenia, nie wiem, prąd wody, opady, różnego tego typu czynniki środowiskowe. Tutaj u góry mamy takiego śmiesznego niby Twittera, na którym pojawiają się różnego rodzaju informacje związane zarówno z naszą aktywnością, jak i takie ciekawostkowe jakieś tam rzeczy z życiem mieszkańców. Możemy sobie tutaj śledzić różne przeróżne elementy, bardzo fajnie jest to wizualnie. Na przykład tutaj mamy edukację, jak się rozkłada. Ja na razie mam jedną podstawówkę, jedną szkołę średnią, nie za bogato, ale wystarczy.
różne czynniki. Wszystko to jest wizualnie fajnie pokazane, więc pod tym względem tu jest ruch drogowy na przykład. Troszeczkę tutaj mamy korki, chociaż tutaj ustawiłem drogę sześciopasmową jednokierunkową. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale zjazd do naszego miasta, on i tak tutaj tworzy śmieszny jednopasmowy korek. To jest trochę bez sensu. No ale powiedzmy, że tutaj mogło się auta już jakoś rozłożyć. Jest sześciopasmowa jednokierunkowa droga. Natomiast tutaj jest dwupasmowy wyjazd z miasta. Też jednokierunkowy w tym momencie. I cóż jeszcze? Bardzo fajne jest to, że gra ma bardzo złożony system transportu. Ja jestem tak naprawdę na początku gry. Na początku, no widzicie, jest tego miasta już trochę, ale jeszcze wielu rzeczy nie odkryłem, nie zrobiłem. Tutaj na przykład mam transport i w tym momencie mam tylko autobusy. My możemy tworzyć całe ręcznie linie i wyznaczać dokładnie trasy. W przeciwieństwie do nowego SimCity, które oszukiwało z tym, gdzie się udaje mieszkaniec, oni tak naprawdę wyparowywali w różny śmieszny sposób. Ta gra mega dokładnie symuluje ruchy każdego mieszkańca. Możemy sobie zobaczyć, gdzie idzie, gdzie pracuje. No i ten cały transport właśnie jest z tym związany. Zarówno z pasażerami, jak i przemysłowy transport. To wszystko jest w tej grze bardzo rozbudowane. Troszeczkę transportykon tutaj można nawet wychwycić. Czy tajkun, jak to niektórzy mówią, być może prawidłowo. W każdym bądź razie klasyka również takich ekonomicznych, fajnych gier. Co my sobie teraz tutaj możemy zrobić? Minusem jest też brak jakiegoś rodzaju katastrof naturalnych i nienaturalnych, co było fajne w SimCity, ponieważ mogliśmy w randomowy sposób mieć zniszczone miasto, a we wcześniejszych częściach SimCity mogliśmy nawet ręcznie spuszczać te plagi, jeżeli zaczynało nam się nudzić oglądanie naszego wspaniałego miasta. Nie ma tutaj tego i to troszeczkę jest przykre. Mamy natomiast rzeczy typu pożary, więc straż pożarna, przestępczość, opieka zdrowotna. Podobno na cmentarzu może straszyć i coś może z niego wyleźć. Tak tutaj sugerowano. Natomiast niektórzy też mówią, że City Skylines jest za łatwe. Ja powiem tak. Teraz, kiedy już rozbudowałem to miasto, moja ekonomia zdecydowanie cały czas jest na plusie i to sporym plusie. Natomiast na początku, jak grę zaczynałem dwa razy, zanim za trzecim razem no, jakoś się mi udało zbudować sensowne miasto, które zaczęło zarabiać. Ponieważ gra na początku, w pierwszej fazie budowania jest troszeczkę trudna, a przynajmniej jeżeli coś źle zrobimy, no to możemy szybko zbankrutować, ponieważ jeszcze nie mamy żadnego dochodowego interesu, nie mamy jeszcze rozbudowanych osiedli, sklepów i tak dalej, więc na samym początku okazało się to trudniejsze niż myślałem, natomiast jak już przejdziemy przez tą pierwszą fazę, to wszystko jest dobrze. No tutaj nasze autobusiki sobie, autobus sobie stoi. Troszeczkę budowanie dróg miejscami mam wrażenie, że kuleje. To jest dość ważny aspekt, niestety trochę miałem z tym problemu, ponieważ tutaj w każdym mieście mamy wjazd do miasta i wyjazd z miasta. One są tak osobno tutaj rozdzielone i logika podpowiadała, że kiedy chcemy zrobić mega szeroki pas ruchu właśnie z tej głównej arterii zjazdu i wyjazdu z naszego miasta, to powinniśmy stworzyć jakąś drogę, która będzie połączona tutaj po prostu jako całość, dwukierunkowa oczywiście. Nie ma takiej rzeczy, przynajmniej póki co jeszcze nie odkryłem, bo tutaj odkrywamy. Poza tym, co gorsza, okazało się, że budując tutaj sześciopasmową drogę jednokierunkową, teoretycznie powinien
powinienem móc tutaj równolegle wybudować drugą taką w drugim kierunku. Mogłem, zbudowałem, natomiast ku mojemu nieprzyjemnemu zaskoczeniu okazało się, że gra nie pozwala mi połączyć tych dróg, żeby był jakiś między nimi przejazd. Bo jeżeli mamy jeden kierunek tutaj, cały pas ruchu, jeden kierunek tylko, drugą drogę mamy tutaj, drugi kierunek, no to w pewnym momencie te auta pasowałyby, żeby mogły tutaj gdzieś zawrócić na tej głównej arterii, prawda? Ale żeby zawrócić mogły, no to trzeba te drogi połączyć. Nie dało się tego zrobić. Gra mi powiedziała, że nie mogę, bo odległość jest za mała. Odległość jest za mała, nie mogłem zrobić takiego paseczka przejazdu. Także z tego też powodu zrobiłem tutaj jedną sześciopasmówkę i tutaj jest ta dwupasmówka. Póki co to wystarcza, no ale wizualnie nawet troszeczkę mi nie pasuje. No to są takie mankamenty techniczne, które gdzieś tam wychodzą w praniu. Co my tutaj zrobimy teraz? Tutaj na tych paskach mamy zapotrzebowanie na budynki mieszkalne, na sklepy, na przemysł. I tak sobie myślę, czy tutaj by nie należało... Pracowników tutaj brakuje, no tak. Może tutaj zrobimy jakieś osiedle pracownicze. Będzie to trochę blisko tego syfu, ale teoretycznie można by było tutaj sieć sklepów postawić pomiędzy tym, żeby to jakoś odgrodzić. No i tak chyba zrobimy. Postawimy tutaj sieć sklepów. Wszelkiego rodzaju manipulacje ręczne budżetem, pożyczki, standardowe rzeczy w tego rodzaju grach są tutaj, czynnik zadowolenia, który wynika z różnych rzeczy typu, nie wiem, ośrodki rekreacyjne, jakieś tam parki, dostępność oczywiście różnych usług, które są potrzebne dla danego mieszkańca. W każdej postaci możemy przeczytać, gdzie pracuje, gdzie się uczy, jeżeli się uczy, dokąd zmierza w tym momencie, ten gostek idzie do szkoły akurat, jest wykształconym nastolatkiem i teraz zmierza do szkoły średniej, jak widzicie jest szczęśliwy, zadowolony i zasuwa na piechotę. Ale skoro chcę na piechotę, proszę bardzo. Mój transport, jeśli chodzi o transport autobusowy, jeszcze nie jest jakoś perfekcyjnie tutaj ustawiony. Jest tak mniej więcej zrobiony. Jak widzicie, grę można całkiem w miarę przyzumować. Jesteśmy teraz na maksymalnym zoomie. O, tutaj jest szkoła, widzicie, przed szkołą masa jakichś dzieciaków, nastolatków. Budynki możemy, co jest fajne, przenosić i to mnie cieszy. Nie musimy ich wyburzać, żeby gdzieś indziej postawić. To się przydaje potem przy przebudowie miasta. Oczywiście wszelkiego rodzaju ich indywidualny budżet możemy ustawiać. Jedną z rzeczy, które ja wyłączyłem jak najszybciej, to była głębia pola. Ona tutaj jest na takim pasku do scrollowania. Jeszcze pokażę wam grafika. Ten pasek tutaj, efekt pochylenia z przesunięciem osi optycznej, przesunąłem maksymalnie w bok, ponieważ uważam, że tragicznie wyglądają gry z rozmytym, rozmazanym obrazem. Ja tego efektu głębi pola po prostu nie kumam. Po co on w ogóle istnieje? Co tam się stało w tym mieście? W tym... Co tutaj się dzieje? Co to jest? Opuszczony. Ponieważ co? Budynek przemysłowy opuszczony. Why? Jest za mało
pracowników, a tutaj się coś spaliło. No tak, myśmy się tu na krańcu świata wybudowali, ani tutaj nie ma straży pożarnej blisko w zasięgu, ani nie ma policji. Chyba będzie trzeba to wszystko wybudować. Jeszcze jedno osiedle pracownicze tutaj budujemy. Płacimy za utrzymanie, nie wiem, dróg na przykład, więc warto jest pomyśleć, jakiego typu drogi budujemy, żeby też nie przepłacać. Tu sobie jeszcze jedno osiedle pracownicze zrobimy. Jakąś straż pożarną. Tu jest cmentarz i wywóz śmieci. Straż pożarną, no pasuje tutaj postawić, skoro remiza strażacka kosztuje 12 tysięcy i utrzymanie na tydzień 560. No ale niech stracę, postawimy to, nie wiem, tutaj. Gdzieś na razie to tutaj postawimy, najwyżej ją przestawimy, to jest właśnie fajne, że możemy to zrobić. Przestępczość tutaj nie jest problemem w tym momencie, na szczęście. Może jakiś autobus powinien tutaj jeździć? O, to jest świetny pomysł. Jakiś autobus. A z drugiej strony, nie. Za daleka trasa. Niech tutaj własnymi samochodami dojeżdżają. Tutaj widzicie taki szarawy obszar na ziemi, to jest skażenie, to jest efekt działalności przemysłowej tutaj. Zastanawiam się, czy ten przemysł może tutaj zmienimy na wydobywczy. Czy ja jeszcze nie wiem, jak tutaj sprawdzić, czy ja mam jakieś zasoby naturalne. No, jak to sprawdzić? Niech pomyślę. Widzicie, tutaj możemy nie tylko tą część miasta budować i tak dalej, tylko tutaj są tereny, które w tym momencie mogę dokupić, a potem będę mógł z pewnością dokupić jeszcze więcej. Także tego jest sporo, możemy mega metropolię wybudować i to jest podstawowa zaleta. Nie wiem, jak z tymi zasobami naturalnymi, natomiast może tutaj przemysł rolniczy zrobić albo przemysł leśny. Przemysł leśny zaraz przy elektrowni węglowej trochę głupio, rolniczy podobnie. Rolniczy co nam robi? Znacząco zwiększa zużycie wody, ale nieznacznie zwiększa dochód z podatków, wymagany zasób naturalny, żyzna gleba, odnawialny. Tutaj wymagane są lasy, nieznacznie zwiększa dochód z podatków. Jednej rzeczy, której jeszcze właśnie tutaj nie obczaiłem, to te zasoby naturalne. Może zaraz mi się to uda, ale jest to okazja, żeby wam też powiedzieć. O kurczę, tutaj brakuje wody. A, spoko. Zaraz ten problem rozwiążemy. Jest okazja, żeby wam powiedzieć, jaka jest jeszcze tutaj inna charakterystyczna cecha. Otóż nasz rozwój odbywa się przez osiąganie takich kamieni milowych. Tutaj możecie sobie zobaczyć. W tym momencie, jeżeli osiągnę populację taką i taką, to odblokują się na przykład przepisy zagospodarowania przestrzennego, jakieś nowe budynki unikatowe, specjalizacja przemysł naftowy, transport publiczny, nowe przepisy transportu publicznego, zakaz ruchu ciężarowego, to też przepis jest. Nowe typy dróg, o jakie fajne drogi z jakimiś drzewkami od razu posadzonymi, bardzo ładne, dużo różnych nowych dróg. Nowe budynki, komisariat policji większy widzę, stacja straży pożarowej większa, elektrownia naftowa i szpital. No bardzo fajnie, właśnie tutaj poprzez osiąganie pewnych założeń rozgrywki dostajemy nowe budynki, nowe rzeczy do budowania. Trzeba odpauzować tu przecież. I tak się rozwijamy. Podoba mi się to, w sumie podoba mi się to, bo to sprawia, że
gra nie wrzuca nas od razu, wszystko naraz mamy przed sobą i trzeba to ogarnąć, tylko stopniowo dodaje nam nowe opcje. Ten budynek wyburzymy, skoro się spalił. Zastanawiam się... No jedzie tutaj jakaś nowa partia ludzi. Jakiś przedsiębiorca wraca do zakładu. Furgonetka z pączkami. To jest ciężarówka, właściciel taki i taki wraca do zakładu. Aha, czyli... Bo ja stworzyłem tutaj tak. To jest jednokierunkowa droga. To jest droga dwukierunkowa. Na wszelki wypadek. A to jest znowu jednokierunkowa. Więc z tej części miasta wszyscy jadą tutaj górą. Tylko w jednym kierunku. A jeżeli chcą wrócić, to wracają teraz dołem. Taki pomysł, żeby uniknąć korków. Natomiast no tutaj wjeżdżają już na tą polną drogę. Może to za jakiś niedługi czas przebuduję. Zawsze lubiłem naprawdę w tych wszystkich częściach SimCity, a grałem od czasów Amigi, od pierwszego SimCity chyba. Dwójkę chyba pamiętam najbardziej. Dwójka była naprawdę już ładna, bo pierwsze SimCity było takie no jeszcze dość badziewne. Ale dwójka już była taka kolorowa, naprawdę te budyneczki ewoluowały fajnie, to wszystko fajnie wyglądało. Wiadomo, że nie mieliśmy takich bajerów jak teraz, cały ten ruch samochodowy, pojedyncze postacie, tego nie było, nie wiem, w tych pierwszych częściach. Natomiast zawsze lubiłem oglądać ten wzrost miasta. O kurczę, mamy problem z prądem. Niby prąd jest, jeszcze nam go nie brakuje teoretycznie. A tutaj się coś dzieje, że na osiedlu nie ma prądu. Według tego, co tutaj jest pokazane na wykresie, to powinien być prąd. Jeśli chodzi o zarządzanie energią elektryczną, to jest tak, że zabudowany teren on tworzy taką jakby już połączoną sieć, ale na przykład... O właśnie, co tu się... Dlaczego? Dlaczego tutaj nie ma kabli? Co się stało z tymi kablami? W tym miejscu mam trzy wiatraki wytwarzające energię, ale one są niepołączone z tym terenem. Jak ja to zrobiłem, że to zniknęło? Dobrze, no to trzeba sobie właśnie pociągnąć stąd... A tędy pociągniemy, żeby nie było bardzo na widoku. Nie tędy? Za blisko granicy miasta. To może stąd. O. Tutaj sobie pociągniemy kable i ten teren będzie połączony, ale czy to wystarczy? Zaraz się dowiemy. Wystarczy. Chyba. Już w każdym razie część tych domów... Nie wiem, co się stało, bo tutaj była linia elektryczna, ona zniknęła. Coś się jej przydarzyło? Ale tutaj ciągle nam brakuje prądu. No to sobie postawimy jeszcze jakieś wiatraki dodatkowe. Wiatraki, jak to wiatraki, wytwarzają hałas, więc taki czynnik, też czynnik hałasu istnieje. Tak samo droga, im bardziej gęsta i tak dalej, to wpływa to na czynnik hałasu i na komfort mieszkańców. Że to na razie powinno wystarczyć. Natomiast i jak tu z tym wiatrem jest? No, wygląda na to, że po prostu mamy teraz problem z wiatrem. Nie bardzo wieje. To jest właśnie minus energii wiatrowej. Ach, ja tutaj jeszcze swego czasu, spróbuję teraz dla zabawy postawię. Są takie droższe, lepsze turbiny, które stawiamy na rzece.
zostawię tutaj dwie. Ale widzę, że jest tak samo, to znaczy nie mamy, liczyłem na to, że przy rzece będzie może bardziej wiało gdzieś tutaj, no teoretycznie w naturze się tak zdarza, ale widzę, że chyba jeśli chodzi o wiatr, jest dokładnie to samo w tym miejscu. Tu się coś pali, a właściwie już się chyba spaliło, prawie że. Tu się budynek pali, o proszę bardzo, strażacy gaszą. Zaawansowana symulacja różnych rzeczy. Po pewnym czasie jednak po prostu więcej doglądamy niż robimy. Jeżeli zoptymalizowaliśmy sobie ekonomię, to chwilami chcemy, żeby to wszystko pozarabiało, jeżeli działa sprawnie, a nie chcemy zdestabilizować po prostu tego, co żeśmy zrobili. Wciąż nam brakuje mieszkań, więc ja myślę, że może przy tej drodze, może tutaj mieszkania wybudujemy. Tutaj jest cmentarz, przy cmentarzu nie, no, przy drodze też bezsensowny pomysł. Tu jest ogród botaniczny, może tutaj sobie pociągniemy całą linię mieszkaniową. Tutaj, stąd, nie za dużo to będzie. Na razie sobie wybudujemy tutaj jeszcze jedną po prostu. Budynki, jak widzicie, ten teren pod zabudowę, on jest w pewnej odległości od drogi, po lewej i po prawej stronie. To jest ten taki widoczny tutaj pas. Dlatego, żeby optymalnie się budować, no to tutaj mamy cztery kratki od tej drogi i cztery kratki od tej drogi, i to się będzie wszystko fajnie tutaj łączyło. Proszę bardzo, jeszcze możecie tutaj sobie się osiedlać. Dobrze, to będzie chyba wszystko, bo nie ma sensu przyciągać. Czy wszystko wam opowiedziałem, co jest istotne o tej grze? W zasadzie chyba tak. W miarę ładna, ale zdecydowanie nie tak ładna jak nowe SimCity. Nie ma tych katastrof naturalnych i nienaturalnych, żadnych porwań UFO. Ale jeśli chodzi o rozbudowę miasta, jego wielkość i złożoność symulacji, to jest naprawdę więcej niż dobrze. I tak podsumowując, to jest najlepszy City Builder od czasu SimCity 4, mówiąc krótko, czyli od bardzo wielu lat. Myślę, że dla miłośników gatunku ta informacja, to stwierdzenie powinno załatwiać sprawę. Jeżeli lubicie budować sobie miasta w ten sposób, lubiliście dawne części serii SimCity czy Transport Tycoon, to jest najlepsza gra od wielu lat, więc nie ma co się zastanawiać. Pomimo jakichś tam drobnych wad, pomimo że nie jest idealna, to i tak jest naprawdę fajna, naprawdę świetna. A poza tym jest już zintegrowana teraz ze Steam Workshop, więc możemy się spodziewać modów, możemy się spodziewać nowych map od społeczności, całej masy różnych rzeczy, więc jest szansa, że to będzie żyło i będzie się rozwijało. Spójrzcie, tutaj jakiś ciągnik z przyczepu, jakiś wóz z pączkami, super to wygląda. Aha, no wy tego chyba nie słyszycie, ale w grze jest bardzo przyjemna muzyka, ona się czasami włącza, czasami wyłącza. Ja tutaj dźwięki tak ściszyłem, żeby nie przeszkadzało to w nagraniu. Natomiast zawsze chyba ważne było w tych grach budowlanych, żeby
jednak ta oprawa dźwiękowa była taka relaksująca i właśnie tutaj mamy taką w stylu właśnie SimCity, w stylu tego typu gier na wysokim poziomie muzyczkę, która relaksuje, tylko czasami ona znika, czasami się włącza. Też fajne. O, tutaj ludzie mają basen nawet w ogródku. Panele słoneczne na dachu. Rezydencja. Możemy się nawet pobawić w śledzenie losów jakiejś konkretnej rodziny, jeżeli nas to interesuje. Dobrze, to będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Komentujcie, piszcie, dawajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, dajcie znać w ogóle, jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, jak się zapatrujecie na takie właśnie na żywo nagrywane materiały. One zawsze są dłuższe, nie są taką skondensowaną wiedzą, jak recenzje w formie nagrywanej osobno obraz, osobno narracja, natomiast niektóre tytuły mam wrażenie, że po prostu lepiej je pokazać na żywo niż robić taką tylko pigułkę informacyjną. Ale dajcie znać, może mi się źle wydaje, nie wiem. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.